Jest taki czas w życiu kobiety, kiedy ma ona dwa serca i dwie dusze. I dwa, a nie jeden, stoją obok niej anioły stróże. To czas dziewięciomiesięcznej przygody, dziewięciomiesięcznych rekolekcji, czas błogosławiony. Przygoda ubrana w słowa, formy, kolory zaprasza. Wystarczy podczas jej trwania zatrzymać się i dotknąć ciszy, aby usłyszeć tajemnicę Boga w Jego świętym akcie stwarzania. Cicho. Miłość się rodzi. W hałasie chwila oczekiwania mijają zagubione. W świecie ciszy słychać, jak rośniesz. Cisza sprzyja naszym rozmowom. W ciszy stajemy się sobie bliżsi. Poznajemy się w tajemnicy. Ciało kobiety staje się wyspą skarbów, a ona, zaskoczona możliwościami, jakie posiada we współtworzeniu nowego wszechświata, stoi jakby z boku i przygląda się, oniemiała zachwytu. Kiedy próbuję zrozumieć cud tworzenia się nowego człowieka, ręce opadają, mózg przestaje pracować. Łatwiej mogę pojąć, że są we mnie słońca, wulkany, niż to, że jesteś ty. Na szczęście pozostaje wiara. Można dostać prawdziwego zawrotu głowy, kiedy uświadomimy sobie, że tu w niej, pod jej sercem, tworzony jest człowiek. Maluję cię i rzeźbię. Nic nie robiąc, tworzę moje najpiękniejsze dzieło sztuki. A kiedy ci powiem, że cię kocham, słowo to będzie mieć już inne znaczenie. I nie myśl, że cię teraz nie kocham, ale chyba mniej niż potem. Każdy dzień ocean czasu przepływa i zbliża do narodzin. Dzień po dniu, minuta po minucie. Dzień zbyt mało ważny, taki banalny, zapomniany i stracony dla tak wielu, dla dziecka w łonie matki. Każdy dzień to krok siedmiomilowy w stronę życia. Dziwią się aniołowie. Jak to możliwe, że Bóg, Ojciec Wszechmogący, wybrał właśnie ją, kobietę, na współautorkę świętego życia? Stoi na scenie, a wielkie niebo przygląda się jej i pyta zauroczone. Dlaczego aż tak, kręci ci się w głowie? Oczywistość tego cudu, do którego trwania przyczyniam się całą sobą, wciąż zadziwia. Kobieta przygląda się i nie przeszkadza. Może chronić dziecko tylko w ludzki sposób. Ktoś nad nim czuwa doskonalej. Zaufam Bogu, bo dziecko nie należy do mnie. Bóg ją wywyższył, a diabeł poniżył. Powiedział, że pod jej sercem znajduje się zwykły płód, który jest mniej warty od płodu kota, psa czy hipopotama. Powiedział też, że to taki zlepek komórek, tylko zapomniał dodać, że człowiek zbudowany jest z komórek od poczęcia przez całe swoje życie. Okłamał, że ma ona prawo decydować o być albo nie być własnego potomstwa, gdyż jest jej własnością i jej ciałem, a zatem ma nad nim absolutną władzę, bo jest kobietą wyzwoloną, a nie jakimś tam inkubatorem. Dał jej nóż, aby mogła samej sobie przebić serce. Morderstwo, zwane aborcją, nie zabija bowiem tylko dziecka, zabija również kobietę. Zabija, okalecza jej rodzinę. Grzech aborcji zaraża innych.
zatacza swe kręgi, zatapiając ze sobą społeczeństwa i całe narody. I cały świat splamiony zostaje krwią niewiniątek. A ona? Ona już nie jest tą samą kobietą. Szybko chwyta się betonowych kół ratunkowych, tych diabelskich usprawiedliwień, że nie ten moment, że jeszcze to i tamto, że aborcja to nie jej grzech, ale jej prawo. Ale kłamstwa nie da się zatopić, wypłynie. Odezwie się, jeśli serce nie jest zatwardziałe, przysypane obojętności kurzem. Odezwie się, może nie teraz, kiedy w szale młodych lat łatwiej jest zapomnieć o grzechu. Jest też on, mężczyzna, często niemy świadek wydarzeń, ale czy kobieta przy silnym, odpowiedzialnym, kochającym mężczyźnie chciałaby własne dziecko zabić? Dlatego mężczyzna nie będzie przed Bogiem personą incognito, ani ci wszyscy, którzy pośrednio lub bezpośrednio popchnęli ją do tego bezwzględnego czynu. Zagubiona, często odrzucona, szantażowana, również i przez własnych rodziców, rzuca się w chaosu przepaść. Diabeł nie używa słów eliminacja, grzech, dziecko jako synonim pasożyta. On mówi o twoim prawie do szczęścia, o przeludnieniu ziemi, o ociepleniu klimatu, o niewystarczającej ilości jedzenia. Nie mówi o morderstwie, on mówi o przerywaniu ciąży. Mówi, że to nawet akt miłosierdzia, kiedy nie chcesz urodzić chorego dziecka. Proponuje aborcyjne wyjątki, które otwierają drzwi następnym wyjątkom. Proponuje wyrafinowane formy aborcji, jakimi są antykoncepcja i in vitro. Po czym sprytnie prześlizguje się od aborcji do eutanazji, ponieważ jedno jest konsekwencją drugiego. Kłamie i manipuluje, a ty jeśli podejmiesz z nim dialog, to podobnie jak Ewa zginiesz. Zgoda na kłamstwo ma swoje tragiczne konsekwencje. Ponad 50 milionów aborcji dokonywanych co roku. Miejsce pod sercem matki stało się więc bardziej niebezpieczne od najbardziej przerażającej wojny. Ale kłamstwem nie zagłuszy się bólu. Kłamstwo bólu nie ugasi. I śmieją się z niej wrogowie kobiecości, sponsorzy jej upadku. Pajace i marionetki klaszczą i nagrody rozdają, aby opowiadała gdzie tylko się da o szczęściu, które odczuła po tym, jak jej własną duszę z jej ciała wyrwano. Pozorne szczęście, bez nadziei na niebo, w którym utonąć można na wieki wieków. Diabeł prześmiewca, książę kłamstwa bez litości, wygania kobiety na ulicę, aby tam na satanistycznych protestach wrzeszczały w imię kobiecej solidarności, że ich prawem jest śmierć, a nie życie. Ludzie zostali zarażeni satanistycznym myśleniem, a konsekwencją takiego myślenia stało się patologiczne zachowanie. Jego szczytem jest walka o prawo do aborcji, do zabójstwa własnego dziecka, jako przywilej człowieka. Patologiczny człowiek jest dumny z własnej głupoty i nie zdaje już sobie nawet sprawy z tego, że prawo, o które walczy, jest prawem demonicznym i chorym. Cywilizacja śmierci, pogańska cywilizacja, w której patologia uznana została za normalność. Co za ironia, że te same kobiety, które opłakują poronienie, jednocześnie uważają, że abortowanie dziecka już stratą życia nie jest. Kiedyś pewna kobieta powiedziała mi,
tak zwana kobieta wykształcona, że dziecko w pierwszym okresie życia płodowego jest niczym małża. Kiedy ta sama kobieta, dodam zwolenniczka czarnych protestów, w pierwszych tygodniach ciąży straciła dziecko, bardzo płakała. Czy to nie dziwne, że płakała po stracie zwykłego mięczaka? Jeżeli aborcjoniści mówią, że płód nie jest człowiekiem, to ja się pytam, w którym momencie tym człowiekiem się staje? Gdzie jest ta granica tej magicznej przemiany? Który moment, który dzień? Jeśli na przykład po 3 miesiącu ciąży, to 3 miesiące bez jednego dnia ten sam płód klasyfikuje na zagładę? Wyznawcy hipokryzji, w której nie ma miejsca na logikę. Bo człowiek, który żyje odcięty od Boga, staje się marionetką diabła. Nie ma w nim mądrości, rozwagi, bojaźni Bożej. Jest zahipnotyzowany kłamstwem i otumaniony. Konsekwencji grzechu nie da się wymazać. Pożar był, są zgliszcza, jest popiół. Ale i z popiołów można się podnieść przy pomocy Boga Ojca. Kłamstwo jest jak rak, zżera człowieka. Ale tylko Bóg może uzdrowić chorobę, zatrzymać przekleństwo. Tylko Bóg, Ojciec Wszechmogący, może odhipnotyzować człowieka uśpionego przez złego. Rozpacz zamienia się w nadzieję, kiedy zraniony człowiek zwraca się do Boga i błaga o wybaczenie w sakramencie spowiedzi świętej. Stanąć w prawdzie, przyznać się do grzechu i pokutować, bo bez pokuty grzech przyniesie twojej duszy rozkład, a w konsekwencji śmierć i wygnanie. Spojrzeć prawdzie w oczy, spojrzeć w łzy Boga, to ból nie do wytrzymania, ale udawaniem, że nic się nie stało, nie zagłuszysz tęsknoty własnego serca. Wielkie łzy Boga spadają na świat, bo ona, którą tak kocha i której dał pierwszoplanową rolę we współtworzeniu arcydzieła, jakim jest człowiek, uległa pod szeptom węża. Przerwała współpracę z Bogiem, zdradziła go, Boga Ojca. Diabeł zwiódł Ewę i jak świat światem zwodzi kobiety, napada znienacka, gdy tylko czuwać przestajemy. Ale miłosierny Bóg wyciąga do nas zatroskane dłonie i prosi swoje stworzenie o miłość. Daje nam Wybawiciela i Odkupiciela, Syna Jednorodzonego, który podobnie jak i ty życie rozpoczął pod matki sercem. Kiedy spytałam się mojego 5-letniego synka, jak to było w środku mamy, odpowiedział: było ciemno, ale twoje serce, mamo, świeciło, dlatego się nie bałem. Redakcja telewizji i Radia Chrystusa Króla, jak również wszyscy współpracujący i związani z radiem i telewizją Chrystusa Króla dziennikarze, zapraszani goście czy obsługa techniczna działają całkowicie charytatywnie. Aby jednak radio i telewizja mogły istnieć, potrzebne są, oprócz dobrej woli wszystkich ludzi wokół radia i telewizji zgromadzonych, również środki finansowe. Na przykład Radio Chrystusa Króla nadawane jest na falach radiowych, a z tym związana jest opłata za każdą minutę emisji. Na stronie internetowej www.radiochrystusakrola.com można tych audycji odsłuchać.
Telewizja działająca na YouTube, pomimo dziesiątek tysięcy subskrybentów i bardzo dużej oglądalności, już od samego początku została przez YouTube pozbawiona jakiegokolwiek zarobku ze względu na treści, jakie promuje. W swoim liście Aborcja jest morderstwem Iwona Pawlewicz wykorzystała fragmenty z książki zatytułowanej Cicho, miłość się rodzi, książki, której jest autorką i ilustratorką. Redakcje radia i telewizji Chrystusa Króla, jak również sama autorka, zapraszają Państwa do zakupu książki Cicho, miłość się rodzi, a pieniądze uzyskane z jej sprzedaży do końca bieżącego roku, jak również przez pierwsze miesiące przyszłego roku, zostaną przekazane na działalność radia i telewizji. Zakup książka Cicho, miłość się rodzi nie tylko więc może być pięknym podarunkiem bożonarodzeniowym, ale jednocześnie pomocą finansową dla telewizji i Radia Chrystusa Króla.